Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. W poprzednich dwóch odcinkach naszego świąteczno-noworocznego minicyklu komentarzy podsumowujących rok 2013 i przedstawiających najważniejsze tendencje na rok 2014 podsumowaliśmy wydarzenia na rynku polskim, jak również na rynku zagranicznym. Dziś pokażemy, co naszym zdaniem będzie dominować na rynku w roku 2014 i które tendencje będą najważniejsze. Można śmiało zaryzykować tezę, że rok 2013 był rokiem normalizacji. Wygasały napięcia na rynkach długu państw peryferyjnych strefy euro, na rynki giełdowe napływał zaś kapitał, któremu sprzyjała właśnie wyparowująca premia za ryzyko. Uważamy jednak, że napływ ten mógł być zbyt silny i europejskie indeksy może czekać głęboka korekta w 2014 roku, do czego przyczyni się słabsza koniunktura, szczególnie we Francji czy też w Hiszpanii, która nie pozwoli najważniejszym spółkom notowanym na parkietach w Paryżu czy też w Madrycie na poprawianie wyników w stopniu wystarczająco zadowalającym, by móc podtrzymać szeroki strumień kapitału płynący do strefy euro. Jest to jeden z czynników zagrożenia dla kursu euro-USD. Kolejne to bardzo silna dezinflacja w strefie euro. Wydaje się, że grudzień i generalnie początek 2014 roku to mogą być miesiące pogłębienia hamowania dynamiki cen konsumenckich, dopóki w Eurolandzie nie pojawi się presja inflacyjna, a bardzo słaba kondycja rynku pracy wskazuje, że nie można oczekiwać tego wydarzenia w 2014 roku, dopóty naszym zdaniem euro nie będzie w stanie silnie zyskiwać na wartości w relacji do amerykańskiego dolara. Kolejnym czynnikiem zagrożenia dla notowań euro-USD jest szybszy proces zakończenia ilościowego luzowania przez Rezerwę Federalną niż obecnie wycenia to rynek, niż obecnie można wnioskować po wypowiedziach Bena Bernanke z ostatniej konferencji prasowej. Scenariusz bazowy rynków zakłada, że kres QE3 nastąpi w grudniu 2014 roku. Jednak jeśli amerykańska gospodarka co miesiąc będzie dostarczać dowodów szybszego ożywienia, wtedy bardziej jastrzębi niż w roku 2013 skład komitetu FOMC może zdecydować o wygaszeniu programu wcześniej, nawet w czerwcu 2014 roku. Nie uważamy natomiast, by sytuacja fiskalna państw peryferyjnych strefy euro uległa kolejnemu gwałtownemu pogorszeniu i powrotu do przebiegu notowań z lat 2010-2012, kiedy to kryzys zadłużeniowy absolutnie zdominował notowania na rynku walutowym. Uważamy, że w roku 2014 czynnikiem, który determinować będzie przebieg notowań, będzie perspektywa polityki poszczególnych banków centralnych. W tym kontekście oczekujemy siły dolara amerykańskiego, szczególnie w relacji do tych walut, których banki centralne będą zmuszone do kontynuacji luzowania polityki pieniężnej. Tutaj na myśli mamy przede wszystkim japońskiego jena, jak również dolara australijskiego, a w mniejszym stopniu do walut, których banki centralne bądź to zaczną powoli myśleć o podwyższaniu kosztu pieniądza, bądź zdecydują się na taki krok. W przestrzeni G10 najbliższe podwyżki stóp procentowych będą miały miejsce w Nowej Zelandii i uważamy, że RBNZ będzie jedynym bankiem centralnym, który w pierwszych miesiącach 2014 roku zdecyduje się na podniesienie kosztu pieniądza. Stosunkowo gołębi ton szybko porzucić mogą również władze monetarne Kanady. Tutaj czynnikiem, który może przyspieszyć nieco podwyżki stóp procentowych, będzie naszym zdaniem narastanie zadłużenia sektora prywatnego. W przypadku euro wspomniane na początku tego komentarza czynniki zagrożenia nie pozwolą na aprecjację i nie zdejmą również z Europejskiego Banku Centralnego presji na kontynuowanie luzowania polityki pieniężnej. Uważamy, że za rok kurs euro-USD znajdować będzie się w okolicy poziomu 1,23. Za 1 euro płacić będziemy 4 zł i 10 groszy, za dolara 3 zł i 33 grosze. Natomiast wśród innych walut należy wyróżnić
przede wszystkim oczekiwane przez nas osłabienie jena japońskiego. Uważamy, że na przestrzeni przyszłego roku kurs wzrastać będzie w kierunku poziomu 110-112. Warto również odnotować znaczącą poprawę koniunktury na Wyspach Brytyjskich. Uważamy, że funt sterling pozostawać będzie mocną walutą, szczególnie w relacji właśnie do wspomnianego jena, czy też w stosunku do euro. Dziękuję za uwagę.